Co to za maszyna? O, idzie. Zaprosili nas na pokazy kierowca. Dziękujemy za zaproszenie. Idziemy zobaczyć, jak ta maszyna pracuje w polu. Przetestujemy ją i nagram coś dla was z drona nawet. Ale fajnie gwizdzę. I jak ci się podoba ta fajny ciągnik? Głośny chyba, co? No, ale coś za coś, jak to pół ceny kosztuje. No. Innej marki. Jak Zapęda tutaj mi opowiadał, że netto 1000 ponad złotych za 360 koni pęta, kolega jego zapłacił, a on zapłacił za tego 420 konnego, zapłacił 540 tysięcy netto. Netto, no. O kurde, połowa, no, moc wyższa, większa. 4 podstawowe biegi, 4 ćwiartki, to 4,16. 4 ćwiartki pod obciążeniem, a do tyłu jest 8. 8 biegów. To jest taka tak zwana power shift. No. No coś za coś, no, no, ale to przecież to jest locha. No zobacz, jaka to locha. Jakie no. To ma z tyłu te? Laczki. Laczki. 800... 800... No, 832. Ale tak i tak nie ma takiej dużej kół, nie? Do tego. Agromilka, to jest... co to jest? Agromilka, to jest dealer. To jest dealer, przedstawiciel, jego tu jest też... agregat. Też agregat jest. Na głęboko. Ale nie, oni na głęboko nie robią. Oni na, na ile centymetrów robicie? Na 15 cm robią. To jest ciekawe gniazdo, 24 volty, nie? O kurde! Jakieś pinowe, jakieś inne, co? Po staremu jeszcze. No nie wiem, to jest no, jakieś wyjście rosyjskie, to nawet na pewno nie pasuje u nas, nie? No ale zobacz, co to jest kategoria, to nie jest trzecia, tylko już czwarta? Jej, jakie to te! To chyba czwarta lochy. Kategoria, nie? No, a no. Weź te przyciski działają? A może wyłączone ma w komputerze? No co, do góry? No jest na dół. Działają! Do góry działa, ale szybko, nie? Ten łącznik to jest ciekawa rzecz, nie? Jaka no. Kula tam jest. Jo, pierdziela, jaka kula wielka. Zobaczcie, jo! Ale to jest, co jak to jest? Kręgle. Jaka sprężyna może, co?
Taki może tłumik drgań. Może i ta. Jakaś sprężyna może być. Jego trzeba rozkręcać jakoś przecież, żeby podłączyć, nie? Zobacz na siłowni. Zobacz w John Deere'ach jakie są. Nie? No. A tutaj, nie? I tutaj jest przecież 10 ton dźwigu. A zobacz. Te siłowniczki wcale... Ale nie, to duże te siłowniki. No, ale materiał musi być dobry. W John Deere'ze są zawsze tu wszystko takie grube. No, no, no. Materiał musi być dobry, że on tak... materiał właśnie, a nie... Może... Babcia będzie zadowolona? Będzie zadowolona. Bo ona lubi ruskie maszyny. A ilutometrowy jest ten agregat? 5,20. No, 5 metrów, bo to 20 cm się narzuca. I to ile to kosztuje u nich? Powiedzieli mi cenę około 40 tysięcy euro. A, to jest euro. Euro, to nie rozliczone jest. Nie, to jest na pokaz na dali, ustępili. Aha. Do tego ciągnika, przy okazji i inni przyjeżdżają, nie? Pooglądać, no. Tak nas zaprosili, żebyśmy sobie zobaczyli. No pół ceny. No. I znów pół ceny. Pół ceny. No. Ale, kurde. Ty, materiał tam na pewno nie jest gorszy od tego. No na pewno nie. Jedynie co bym musiał jeszcze odkręcić gęsią stopę i zobaczyć na 30 cm. No ile to idzie, nie? Jak to ryje, nie? Bo to są gęsią stópki założone do 15 cm. Ale tak jak spawy są, nie? Ale te spawy nawet ładnie wyglądają, nie? Spawy są tu zrobione, nie? A tu masz taki dodatkowy tego, że spaw więcej trzyma, nie? No, no, no. Jest taki zrobiony praktycznie na każdym miejscu, jak patrzałem, no to tak, nawet to, tak? Nie jest na równo obcięte, tylko jest taki... No, dodatkowy. Ale te spawy nawet widać takie dosyć solidne, nie są tak, że posmarkane. Nie najgorsze, nie? No, nie najgorsze. Nie, to tu się dokręca. O, rolnik z Hollywood będzie testował. Maszynę ręcznie. O, ja pierdolę. Na księżarówce. A, jak księżarówce. A, no. A tu? Co to jest? Tutaj jest załączenie wałka, no to nie? A, wałka. Tu EHR, no to EHR, podnośnik. No, i cztery mechaniczne. Ta, i reszta gasnie. No, i tu gasło. Tak. Nie. Co to jest? A, gaz. Gaz? Tylko daje się, naciska się na gaz, nie? Na nożnym. Tu. Nożnym. Tu, no. I teraz. Można, że idzie ten, nie? Aha, no, rozumiem. To też wszystko mechaniczne, dobra. No. Sprzęgło. Sprzęgło, nie? Jakie fajne. Sprzęgło jedynka. Sprzęgło jedynka, gaz. Aha. 1000 obrotów. 1000. Ło! Kurwa, tak szarpiona. No. Nie, no, trzeba wyczuć go, nie? No, pierwsza maszyna, no. O! Ale idzie. Bo tu byle. Cik zarośla. Czekaj, i tu jest. O! I do ilu biegów? Tak, normalnie. On na zewnątrz tak świszcze. A tutaj jest mi dosyć cicho, nie? No, nawet nieźle, nie? Wyższe obroty może. Wyższe obroty. No to już dałem. No. Teraz najgorzej, bo teraz jest piasek tu, nie? No. Na agregat tutaj, że on będzie się topił, nie? Ale w lusterku go widać elegancko. No, ciutkę większe mógłby się przydać. Tutaj ma lusterka duże. No, lusterka trochę... też można sobie ustawić na agregat, jak ktoś lubi, nie? Trochę ona te... w lusterkach widać, on musiał być bardziej wysunięty. O! Ty! Agregat to musiał do góry trochę, trzeba. A do góry tu? Tak, tak. Muszę zajebić. Aha, to są te tąpnięcia takie, bo on jest przegubowy, dlatego tak jak ruszysz mocno kierownicą, to czuć jakby dupę, jakby kamień pociągnął maszynę, no. Trzeba się wczuć. I co widzowie, kupujemy takiego na nasze gospodarstwo? Za pół ceny, no! Jakby tak za mniejsze coś mieli, tak pół mniejsze. No to tak, ale to locha, tutaj silnik, ta sama macha jakby siedział w tym, w ciężarówce zachodniej z przodu tym ryjem, nie? No jakbyś takiej, no. W lewo kręcić, żeby tak. W lewo. Do góry, nie? Kręć gaz i do góry. Kręcić mocno, kręcić. Kręcić, tata! Zmieści się czy... Co kurde? Ruch tu jest. Jest ruch. No. Ruch. Co, zjedziemy? Nie, chyba dobra. No nie wiem. Nie. Marcin. Nie. Ha. Sprzęgło na czaj. Jakby kobietę uciął, nie? Teraz. Teraz co? Czekaj. Teraz co? Agregat wniesiony. Teraz do tyłu, tak samo jak cofałeś.
Już, nie? No, nie wiem, gdzie my jedziemy, no przecież zawracamy. No właśnie, właśnie tak chcemy. No kierowcy będzie się pytał, jak jedzie. No bo to czy już trzeba tą ósemkę robić? O kurde, no, to szybciej się robi. To trochę trzeba tu hektarów na ten, na manewry tym. No to jest maszyna na duże hektary. Kręcić. Imię. Co mi tu latasz? Nagrałeś kierowca? Tak? Nie? To leć! No poleciał, widzisz? Słucha się. Jak nagrywa ładnie, posłuchał się. Widzicie? Wszystko widać, nie? To ten kierowiec jest na pokazę, czy to jest wasz kierowiec? Nie, kierowiec jest nasz. Aha, wasz. Kierowiec jest nasz, kupiony w grudniu w tamtym roku, w 2018. Ten kierowiec to ile ma koni? Ten kierowiec jest na ruskim silniku i posiada 420 koni. Myślę, że wystarczający jak do tego agregatu. Jest to ruski silnik V8. Pojemność bodajże 17 litrów. Ojej. No, a jak tak spalanie wychodzi w takim agregacie na 15 cm na hektar? W takim agregacie akurat nie mierzyliśmy. Aha. Nie ma żadnych czujników do mierzenia, już ile pracy, ile spalił. Aha. Ale porównując uprawę pod buraki, taką już najgłębszą, też ma robione około 15 cm, tylko 6-metrowym agregatem innym. Mhm. To spalanie na lżejszych ziemiach wyszło 11 litrów, a na cięższych 13 litrów. To praktycznie tyle, co... No 2 litry więcej. 2 litry więcej, ale to były góry, były tego. Aha. I myślę, że równe koła dają jednak tą siłę przełożenia. Jedynie co mu ważył około 16 ton, mógł być trochę bardziej dociążony jeszcze. Aha, jeszcze dociążony. Jeszcze dociążony. Ja jeżeli chodzi o takie cięższe uprawy, nie? Pupu jeszcze nie oraliśmy, nie? Mamy przygotowany pup do niego, 9-oskibowy. A to jeszcze nie był testowany? Jeszcze nie był testowany. No dopiero mamy go. Bo widziałem tam, dojechałem do was na gospodarstwo, to widziałem ten pup. Mówię, o kurde, jaka maszyna musi ciągać. No, ten pup. To jest taki prosty, nie? Taki dla prostych, mało ma tej... elektroniki chyba ma najmniej, no nie wiem, wyświetlacz można pokazać. Myślę, że nie masz się czego wstydzić. Jest to no, wyświetlacz jak prawie w telefonie, tak? No. Co, pokazuje co? Temperaturę silnika, tak? Płynu chłodniczego. Obroty, prędkość, siomierz, zbiornik paliwa oczywiście. No i ciśnienie na skrzyni. Szosowe, tu są przód robocze. Jedynka i dwójka na każdym z nich. Bieg wsteczny. I napęd na 4 załącza się też przez elektrycznie, tak? Jak już użytkujecie go od grudnia, jakieś problemy były z silnikiem, czy jeszcze nie było? Praktycznie nie, lekki wyciek płynu chłodniczego, ale to na wskaźniku. To było oczywiście w cenie serwisu, aby Milka oczywiście wszystkim się zajęła. No, to dobrze, dealer też. I jeden błąd, ale to był czujnik cewki od skrzyni. Ale jeżeli błąd wystąpił o 17, zgłosiliśmy tą awarię. Cienik był akurat unieruchomiony, ale już na następny dzień rano już mieli praktycznie przyjechał serwis.
A to szybko działa serwis u was. Serwis przyjechał bardzo szybko, przyjechał z standardu. To tacy, żeby serwisanci byli, tacy właśnie dealerzy, co tak szybko wysyłają serwis, to jak najwięcej. No jak najwięcej. Bo to, co się dzieje u niektórych, to nawet nie chcą przyjeżdżać, wiesz, do bramy i się nie znamy, tak podchodzą. Tak naprawdę to jest pierwszy nas taki duży ciągnik, tak? Mm-hmm. Ani sprzętu do niego nie mieliśmy, ani... Nie jeździłem nigdy tak. A czemu tak się od razu kupiliście, czy długo czekaliście, no długo myśleliście nad nim? Czy tak od razu była decyzja podjęta? Nie, no, mniej więcej rok się tak zastanawiałem. Aha. Rok była pierwsza myśl, czy może kupić, no. Tak? To co słyszeliśmy, bez żadnych tam, bez tego, tylko no, nikt nie miał, nie? W okolicy i ciężko było... No zauważyć tak, no. Dostać tego. Ale ja mówię, do znajomego pojechaliśmy, który też ma. I mniejsze spalanie mu wyszło w tym kierowcu niż w Maseju, tak? Nie kluczyki, bo trzeba odjechać, on tam specjalnie kółka musi robić. Ale to już chyba jak przejedzie, to dalej, bo zimno jest! Dawaj, wsiadaj ty, ja drona jeszcze. Dawaj, tam dronem nie polatasz, jest zajebisty wiatr. Dziękujemy dealerowi AgroMilk za zaproszenie na pokazy tego kierowca. Pierwszy raz w życiu widziałem taki ciągnik. Maszyna dla wielkoobszarowców. Co? Przetestujesz? Chodź, zobacz, co tam pisze. Chodź. Zobacz. Co tu jest napisane oczywiście. Przetestuj mnie. O, żeby przetestować. Dobra, to musisz przetestować. Siemanko, z tej strony Rolling Hollywood. I tu jest przedstawiciel. Cześć, AgroMilka. AgroMilka. Jesteśmy w samochodzie w nowej odsłonie UAZ. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wszystko wygląda. Tutaj jest nawet... fotele są skórzane, tak? Ten model... Jest to Patriot. Patriot. Jest to Patriot z jednostką benzynową 2,8 litra, generującą moc 140 koni. Tak. Ta jednostka akurat, którą tutaj widzicie, jest bogato wyposażona. Między innymi skórzaną tapicerkę wentylowaną, cztery podgrzewane siedzenia, podgrzewaną kierownicę, podgrzewaną przednią szybę, a najważniejsze w nim są właściwości jezdne. Ta jednostka jest wyposażona w napęd na cztery koła z możliwością blokady tylnego dyferencjału oraz z reduktorem. Żadna górka nie jest mu straszna. Wiem, że jedziemy powoli, ale musimy... Musimy się wbić troszkę na takie pole. Pogonimy trochę te sarny. Tam widzicie te zielone. Tam chcemy się wbić i zobaczyć, jak się samochód zachowuje. No w terenie, to o to nam się rozchodzi. Koła, wyłączymy oczywiście kontrolę trakcji. Uh-huh. Jesteśmy gotowi do offroadu. O! Ale idzie! No. Samochód jest stosunkowo sztywną jednostką, dzięki temu nie odczuwamy aż tak tych pagórków. Nie wiem, czy dron za nami nadąży, ale sarenki mamy. Tylko stabilizacja czy nadąży? O, proszę. Właściciel pozwolił nam przegonić te sarenki tutaj. Pięknie. Ale idzie, tu ma moc. 2,8 silnik, 140 koni, tak? W teren ja jestem zwolennikiem jednostki benzynowej. Fajnie wysoko się kręci, powyżej 3000 obrotów nabieramy tej pełnej mocy. Jednak jednostka diesla bardziej dla panów z offroadu się nadaje. Czy tutaj też jest w opcji nawigacja? Oczywiście jest tu nawigacja. A jest, mamy, a jest od razu w standardzie? Mamy całego Androida. Mhm. Obecnie mamy tutaj nawigację, radio, zestaw Bluetooth, a ustawienia Androida możemy Adobe przeglądać pliki w PDF-ie, czy też oglądać YouTube'a. Jako monitor, tak. UAZ jeszcze proponuje wersję pick-upa, nie? Oczywiście. Takie typowo rolniczy. Jest u nas również dostępna wersja w pick-up. Wówczas wnętrze samochodu, przód jest taki sam. Dochodzi nam tylko skrzynia ładunkowa.
spokojnie tam Mausera 1000 litrów wsadzamy. Tam i też homologacja na 5 osób, nie? Oczywiście, homologacja na 5 osób. No prawie drona byśmy złapali. Finanse jak wyglądają, jak ten samochód, akurat tym co jedziemy, ten Patriot, tak? Dostępny jest od jakiej sumy? Standardową jednostkę z napędami na 4 koła w wersji benzynowej możemy już nabyć od 70 tysięcy złotych. Netto. Netto. Mhm. Niemniej jednak chcąc, dorzucając 600 euro, dorzucamy blokadę tylniego dyferencjału. Za kolejne 600 euro mamy tryb, że tak powiem, zimowy, czyli podgrzewaną kierownicę, podgrzewaną przednią szybę, dodatkowo skórzaną tapicerkę możemy dorzucić. No i z takich opcji dodatkowych jak radio na Androidzie, w standardzie uzyskujemy standardowe radio, czy też tutaj widoczny klimatronik, który ogrzewa nam całą kabinę. Z tyłu mamy również podgrzewane siedzenia. Mówię wam, tutaj pan kręci te ósemki, dobrze, że się przypiąłem, bo on tu tak kręci te ósemki, żebym chyba wypadł z siedzenia. Koła ciągną. Ale tak, czuć to ładnie, on naprawdę się prowadzi, wychodzi z tego zaraz na wprost, tu nie ma żadnego problemu z manewrowaniem, nie wiem, ale ja pierdziu. I cicho jest, przede wszystkim w nim jest naprawdę cicho, nie? Ale mamy pole do popisu. Teraz zrobimy test, przejeżdżając przez ten rów. No, tylko dojedzie pan, ale lepiej już nie próbujmy. Dlaczego? Jedziemy na wprost. Nie no, akurat żartowałem. Ja już myślałem, że naprawdę. Już chciałem wypinać i uciekać. Mówię wam, że zjechaliśmy z tego. Proszę cofnąć, żeby było widać. Zobaczcie. No musimy wykorzystać każdą sytuację. Nie mamy tutaj akurat. Ja nie mogę. Przecież wjechaliśmy. No jestem w szoku normalnie. Ja pierdzielę. No i to będziecie widzieć nawet z drona. To już rzeczywiście nie spodziewałbym się, że i to nie pod kątem prostym, a tak pod ukosem wdrapaliśmy się na tą stromą górkę. To niesamowite. I to pamiętajmy, opony nie są terenowe, tylko są szosowe założone. Tak. Adrian aż się cieszy tam, o, że materiał będzie miał. No. To ruski dla myśliwych, dla rolników rewelacja. Słuchajcie, nie będzie wam szkoda ani w pole, ani do lasu wjechać, czy go zadrapiecie, czy nie. Tani w eksploatacji, prosty w konstrukcji, niezawodny silnik. Polecam. Pozdrawiamy was. Cześć. To my wracamy do domu. Jeśli oglądaliście odcinek do końca, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz miły. No to na razie, pożegnaj się, pomachaj. Do następnego odcinka. Do widzenia.